spotykamy się tradycyjnie tutaj w tym miejscu, aby sobie złożyć najserdeczniejsze życzenia. A chwila jest wyjątkowa. Może nawet sobie tak nie zawsze uświadamiamy, że przyjście Syna Bożego w ludzkim ciele jest wydarzeniem niezwykłym. Nie było takiego wydarzenia przed narodzeniem Pana Jezusa i nie będzie drugiego tak ważnego, żeby Bóg przychodził do nas w ludzkim ciele, a wszystko po to, żeby nam pomóc w powrocie do Boga. Każdym z nas jest coś niezwykłego, bo w czasie stworzenia Pan Bóg w nas swój obraz odwzorował. Jesteśmy Jego przybranymi dziećmi, to jest wielkie. I pragnie nas wszystkich kiedyś widzieć przy sobie w Królestwie Niebieskim. To, co jest w nas takie niezwykłe, każdym, co jest możliwość miłowania i Boga, i drugiego człowieka i okazywania tej miłości na co dzień. Taki dzień wigilijny właśnie do tego nas jakby mobilizuje, abyśmy byli coraz to lepsi w swoim życiu, a to dobro ma się przekładać w relacje drugiego człowieka. Chciałbym Wam życzyć tego, co przynosi Pan Jezus, mianowicie nadziei i wewnętrznego pokoju. Niech każdy dzień będzie dla Was taki, żeby można było z tymi wszystkimi sprawami sobie poradzić. I nie traćcie nigdy nadziei. Bóg jest wieczny, jest miłością nieogarniętą, ale także jest miłosierdziem. I w tym każdy z nas, każdy upatruje właśnie swojego sukcesu życiowego. Nie możemy mówić, że coś przegraliśmy raz na zawsze. Nie. Każdego dnia rodzi się nadzieja i przy tej nadziei, która realizuje się przychodzącym nam Jezusie, możemy zwyciężyć. A do tego zdrowia i w miarę spokojnych dni również Wam życzę. Módlmy się, pobłogosław Panie nas i te posłanki, którymi będziemy się łamać zwyczajem ojców naszych, składać sobie wzajemne życzenia świąteczne.